Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem nocur a dzisiaj pokażę wam pewną modyfikację, która można powiedzieć urealistyczni naszą rozgrywkę. Także ja już nie przedłużam, więcej w filmie. Subskrybuj Zostaw również komentarz, łapkę w górę, jeżeli materiał ci się spodoba. Także zapraszam do oglądania. No i słuchajcie, moi drodzy widzowie, jakiś czas temu, no dwa lata temu nagrałem materiał właśnie ten, który wam się tutaj wyświetla na ekranie. Link do niego również macie w opisie, w którym pokazałem wam jak mieć taką pseudofizykę gleby w naszym farmingu. No i właśnie tak się składa, że modyfikacja, która właśnie nazywa się jakoś Added Realizm, Wyszła również od tego samego autora, wyszła również pod koniec jakoś lipca do Farminga 22. I chciałbym ją dzisiaj wam zaprezentować. Plus do tego wyszły od tego samego twórcy cztery różne inne modyfikacje, które są, że tak powiem, w pakiecie, w pakiecie do tej modyfikacji, najlepiej, żebyście je też zainstalowali. No i mój ulubiony mod for control. Chciałem też wam pokazać również. No, nie, nie tylko działanie tego modu, ale też jak sobie taką rozgrywkę urealistycznić. Po pierwsze, tutaj, jak widzicie, mamy takie y, bardzo nierówności, bo mój cel jest taki, żeby zrobić sobie taką pseudo fizykę gleby, takie jakieś bruzdy porobić i te sprawy, bo wiecie sami, że ja mam na tym punkcie obsesję, nawet o, poprzedni film był o Runnerze. Tak w ogóle dzisiaj, jak to nagrywam, jest 13 i dzisiaj właśnie wychodzi SnowRunner, więc spodziewajcie się niedługo być może jakiegoś materiał też właśnie z tej gierki. No ale do rzeczy, słuchajcie, jak zrobić sobie u siebie w farmingu taką pseudofizykę gleby, już to kiedyś pokazywałem właśnie w farmingu 19, link jeszcze raz mówię macie w opisie, tutaj wchodzimy prosto sobie w budowę, no i przekształcamy sobie teren, robimy sobie jakieś takie górki, pagórki na polu no wiadomo, trochę to zajmie, ale jeżeli chcecie sobie jakoś to urealistycznić i w ogóle macie do tego chęć, żeby to, żeby to robić, to polecam bardzo. Tylko róbcie to też tak z umiarem, nie? Bo żebyście potem maszynami normalnie mogli po tym jeździć, bo może być później problem z, w ogóle, żeby pług wam po tym dobrze jeździł. Więc tutaj musicie to sobie jakoś fajnie w miarę y, zrobić, no a potem to przeorać. Ja już tutaj jak widzicie, przeorałem ten teren, on ma tutaj takie pagórki, bruzdy, nie bruzdy no takie pseudo-bruzdy, bo to wiadomo, że to jest. Kształtowanie terenu No i dodatkowo właśnie pobrałem tą modyfikację Nigdzie na polskim YouTube jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek to prezentował, tą modyfikację No ale stwierdziłem, że jeżeli nikt tego nie robił, to czemu by tego nie zrobić, więc tak um, Słuchajcie Mod For control, znaczy ja na niego mówię for control, a on, on się tak nie nazywa, czyli po prostu Na cztery koła napęd, w sensie na napędy tutaj um, Naciskam sobie ctrl 7 To tutaj nam się spina przedni Differ Yy, control, yy, yy, przepraszam, control Numpad 7 spina nam się przedni dyfer, Control Numpad 8 yy, yy, tylni, no i Control Numpad 9 to po prostu ten żółty znaczek. Jeżeli jest załączony, to mamy napęd na cztery koła aktywny. Jeżeli go wyłączymy, mamy nieaktywny. No więc to jest taki modzik na napędy, mój ulubiony, jak już od 3 edycji Farminga używam. No i prosta sprawa, ogólnie pokażę Wam jak, jak ta modyfikacja działa, ogólnie powiem Wam tak, że ciężej jest, pamiętacie w farmingu 19, jeżeli ktoś tam ten materiał z fizyką gleby w 19 oglądał, znaczy z fizyką gleby oglądał to wie, że wywołać tą fizykę gleby było bardzo łatwo, tutaj jest trochę ciężej ponieważ jest to chyba bardziej realistycznie przemyślane przez naszego ukochanego autora tej jakże fajnej modyfikacji i właśnie teraz wam pokażę, że da się to wywołać, tylko jest to po prostu ciężej, żeby nam się ciągnik zakopał. No i jak widzimy koła nam już się ładnie zapadają, przynajmniej jedno się zapadło. No tak, przynajmniej zapadło się jedno. I teraz sobie tutaj załączmy jakiś napęd, żeby to może lepiej się coś. O, o właśnie, napęd na cztery. O właśnie, o tym mówiłem. I nam się tutaj koła ładnie pozapadały, taka zrobiła się, że tak powiem fizyka gleby jak to było właśnie z tamtym modem swarminga 19 tylko tutaj jakoś to fajniej działa bo tak jak widzicie jest to bardziej dopracowane bo zapadają nam się koła które faktycznie że tak powiem tracą uślisk a te które mają ten uślisk się nie zapadają czyli te po przekątnej się nie zapadły te się pozapadały więc jest to mi się wydaje bardziej realistyczne. Pobawmy się tymi, nap tymi napędami. O, zobaczcie, jak się to poskładał na ciągnik fajnie. Więc fajnie to, fajnie to działa. Fajnie działa ta modyfikacja. Jest moim zdaniem do bardziej dopracowana. Linki, oczywiście, do tych wszystkich modyfikacji macie w opisie do yy, materiału. No i teraz, jak się z takiego czegoś yy, wykaraskać? No, trzeba po prostu odpiąć kultywator no, i włączyć wszystkie napędy, chociaż są włączone. To ja dalej nie mogę wyjechać. O, no, tu się trzeba tymi napędami pobawić, pozałączać. O, właśnie, tyfer, i wyjeżdżamy. Więc tak działa właśnie nasza pseudo fizyka gleby w tym oto właśnie farmingu. Jeszcze sobie spróbujemy, spróbujemy sobie tutaj innym ciągnikiem coś takiego wywołać. Tutaj gdzieś miałem fenda na polu. Dzisiaj tak bardziej luźnie nagrywam w ciągu. O, i tutaj też mamy Fenda, którego jak widzicie już udało mi się zakopać Jest go ciężej zakopać, no bo logiczne, jest po prostu Jest po prostu większy I jest go po prostu ciężej zakopać Tutaj mamy Jak widzicie No, pługi, no i sobie spróbujemy nim trochę pojechać O, tutaj, o właśnie, załączyłem tylny dyfer I ten dyfer daje, że tak powiem najwięcej, tak No tutaj sobie to wyłączymy, włączymy sobie napęd na 4 koła i jak widzicie, no, ciągnik jest sobie. oj, zakopany. Lekko. Ale lekko albo bardzo. Nawet. O, właśnie, już nam siadł. Więc, jeżeli chcecie jakoś fajnie swoją gierkę urealistycznić, to polecam tą właśnie modyfikację. No, taką można powiedzieć pseudo fizykę gleby. Efekt jest chyba nawet lepszy, jeżeli robimy, pracujemy w deszczu. I i tak to właśnie wygląda, no co tutaj mam więcej Wam powiedzieć e, Piszcie komentarze, co, uważa, co uważacie na temat tych właśnie modyfikacji mm, Ponieważ jestem ciekawy Waszej opinii, to jest jedna sprawa, czy ten mod jest w ogóle potrzebny czy nie A druga sprawa jest taka, że sami widzicie, że silnik, na silniku Giantsa dałoby się normalnie fizykę gleby napisać Ale no pewnie nie działałaby zbyt dobrze Jestem ciekawy, jeszcze przetestujemy sobie, jak działa 4Control, znaczy 4Control, ja to tak na to mówię, ale to się nie nazywa 4Control tak fachowo Jak działa 4Control, jeżeli, jeżeli tu powyłączamy wszystko Bo jeżeli tu są gąsienice, o to mi bardziej, a tutaj się chyba za dużo nie zmienia No, więc tak to jest, tutaj jest moja taka powiedzmy, takie, takie bruzdy, które sobie porobiłem mm, Sami ocenie też, jak to wygląda, jak to jeździ, jeżeli chodzi o o, o, o ukształtowanie terenu, a potem zaoranie tego, bo moim zdaniem, jeżeli chcecie naprawdę sobie tak w prosty sposób urealistycznie i dodać takie bruzy to możecie po prostu zrobić to kształtując teren i po prostu potem e, zaorać to, co ukształtowaliście. Bo sami widzicie, że jak jeździmy tu, a jak na przykład jedziemy po płaskim, po płaskim, jak jedziemy, to już nic nam się tutaj ciągnik nie, nie telepie, nie ubija, a tutaj mamy sobie tak fajnie przez siebie samego ukształtowany. Fajnie teren z jakimiś tam wybojami, bruzdami i tymi rzeczami. Więc to, To był taki krótki materiał, w którym chciałem wam właśnie zaprezentować, gdzie działa ten mod na zakopywanie się. Tylko mówię, pobierzcie wszystkie te mody, które wam dałem w linku w opisie w pakiecie, bo po prostu wtedy to wszystko będzie najlepiej działało. Ja się wam przyznam, że mi w ogóle nie wiem nie ogarniałem tego modu na początku, jak go pobrałem, bo nie chciało, nie chciało mi się nic zakopywać, no ale później już powoli ogarnąłem jak to działa. Po e, prostu ten mod jest bardziej dopracowany i nie da się już tak prosto zakopać maszyny, tak jak to było po prostu w farmingu 19. Jak pamiętacie, jak ktoś oczywiście mój materiał oglądał. Także co, ja już nie przedłużam, żegnam się z wami. Do następnego. Mówił Nosur, cześć, na razie.